dziesięciu współcześnie panujących monarchów. Oczywiście sytuacja może się zmienić z dnia na dzień, więc zaznaczam, że lista jest aktualna na 4 stycznia 2019 roku. Filip I, król Belgów, od 21 lipca 2013 roku, książę Brabancji w latach 1993-2013. 3 lipca 2013 roku król Albert II ogłosił zamiar zrzeczenia się tronu. Akt abdykacyjny został podpisany 21 lipca 2013 roku. Następnie tego samego dnia Filip złożył uroczystą przysięgę przed parlamentem i został nowym królem Belgów. Żona Filipa Matylda została pierwszą królową, która urodziła się w Belgii. Dzięki zniesieniu prawa Salickiego przez parlament w kolejności do tronu następna jest ich córka Elżbieta a dwaj synowie po niej. Filip I jest królem w monarchii parlamentarnej w królestwie Belgii. Małgorzata II królowa Danii od 14 stycznia 1972 roku z dynastii Glucksbergów bocznej linii. Oldenburgów, córka króla Danii, Frederyka IX i królowej Ingrid, córki króla Szwecji Gustawa VI Adolfa. W królestwie Danii panuje monarchia konstytucyjna, zaś Małgorzata II ma tytuł królowej. Filip VI, król Hiszpanii z dynastii Bourbonów, od 19 czerwca 2014 roku. 18 czerwca 2014 roku Jan Karol I Bourbon podpisał akt abdykacji, zgodnie z którym przestał być królem Hiszpanii o północy. Zgodnie z tym aktem 19 czerwca 2014 roku Filip objął panowanie i został zaprzysiężony w Kortezach. Jako król Hiszpanii Filip VI Bourbon. Choć Filip posługuje się na co dzień jedynie tytułem króla Hiszpanii, jego pełna tradycyjna, tytularna nazwa brzmi Z Bożej łaski król Hiszpanii, Kastylii, Leonu, Argonii, Sycylii, Neapolu, Jerozolimy, Portugalii, Nawary, Grenady, Toledo, Walencji, Galicji, Majorki, Sewidli, Sardynii, Kordoby, Korsyki, Murcji, Rzen. Algerf, Algercias, Giblartaru, Wysp Kanaryjskich Wschodnich i Zachodnich oraz Indii oraz innych wysp i ziemi na zachodnim brzegu Atlantyku, Hrabia Barcelony, Pan Biskajów i Moliny, Książę Aten i Neopatri, Hrabia Rusilą i Kerdasz, margrabia Oristano i Gosano, Arcyksiążę Austrii. Książę Burgundii, Brabancji, Mediolanu, Hrabia Habsburga, Flandrii, Tyrolu etc. Być może rzuciło wam się uszy, że jest arcyksięciem Austrii. Tytuł arcyksięcia Austrii pochodzi z czasów, gdy w Hiszpanii panowali Habsburgowie. W Królestwie Hiszpanii jest oczywiście monarchia parlamentarna, choć należeć do dynastii Burbonów, no to już jest coś. Wilhelm Aleksander, ponownie monarchia parlamentarna. Wilhelm Aleksander to król Niderlandów, syn królowej Beatrycze i Klausa von Habsberga, pilot samolotowy w holenderskich liniach lotniczych KLM, odznaczony m.in. Duńskim Orderem Słonia w styczniu 1998 roku i Polskim Orderem Orła Białego w czerwcu 2014 roku. Harald V, król Norwegii od 17 stycznia 1991 roku z dynastii Glucksbergów, bocznej linii Oldenburgów, Harold V wstąpił na tron 17 stycznia 1991 roku. Po śmierci ojca od listopada 2003 do kwietnia 2004 przychodził kurację z powodu choroby nowotworowej. W tym okresie regencję sprawował syn i następca tronu Hakon Magnus Glagsberg. Na jego cześć nazwano fragment wybrzeża Antarktydy wybrzeże księcia Haralda. Ma dwie starsze siostry, które należą do rodziny królewskiej i noszą tytuły jej wysokości. Karol XVI Gustaw, król Szwecji od 15 września 1973 roku, jedyny syn i najmłodsze dziecko księcia szwedzkiego Gustawa Adolfa, syna króla Szwecji Gustawa VI Adolfa i Sybilli Coburg, córki króla Edwarda. Zasiadł na tronie Szwecji po śmierci swojego dziadka, króla Gustawa VI Adolfa. Kompetencje króla od 1975 roku zostały ograniczone jedynie do funkcji reprezentacyjnej. Król nie ma prawa inicjatywy ustawodawczej, nie mianuje premiera, nie jest nawet naczelnym dowódcą sił zbrojnych. Karol XVI Gustaw, tak jak wielu Szwedów, był przeciwny zmianie prawa sukcesyjnego. Chciał, żeby jego syn Karol Filip zasiadł po nim na tronie. Parlament przegłosował ustawę w 1979 roku i weszła ona w życie 1 stycznia 1980 roku. Przez 7 miesięcy swojego życia książę Karol Filip był następcą tronu, lecz z powodu zmiany prawa pierwsza w linii sukcesja została najstarsza córka Karola VI Gustawa Wiktoria. Diacamo dalla Torre del Tempio di Sanguinetto. Dotąd mówiliśmy o królach i królowych, i mówiliśmy o królestwach i monarchiach parlamentarnych bądź konstytucyjnych. Tym razem coś wyjątkowego. Sanguinetto to włoski historyk sztuki. W 2008 roku. Oraz w latach 2017-2018 tymczasowy namiestnik zakonu Joanitów, 80. wielki mistrz zakonu maltańskiego od 2018 roku. Zakon maltański to państwo zakonne, które posiada monarchię konstytucyjną oraz swojego monarchę, wielkiego mistrza, którym jest właśnie Sanguinetto. Franciszeka, właściwie Jorge Mario Bergoglio, czyli papież, argentyński duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup Buenos Aires i tym samym prymas argentyny, kardynał. 266 papież i ósmy suweren państwa watykańskiego. Franciszek jest pierwszym papieżem z kontynentu południowoamerykańskiego, a także pierwszym spoza Europy od czasu papieża Grzegorza III. Jest również pierwszym jezuitą wybranym na papieża i pierwszym zakonnikiem od czasu papieża Grzegorza XVI. Człowiek roku 2013 według magazynu Time. Otóż ten pan jest monarchą aż w dwóch podmiotach. Pierwszy to Watykan, który jest państwem kościelnym, i Franciszek posiada tam tytuł suwerena. Drugi to Stolica Apostolska, czyli podmiot prawa międzynarodowego. Panuje tam monarchia elekcyjna, a tytuł monarchy to papież. Zarówno w Watykanie, jak i Stolicy Apostolskiej panuje monarchia absolutna. Emmanuel Macron, francuski polityk, urzędnik państwowy i bankowiec, minister gospodarki, przemysłu i cyfryzacji w latach 2014-2016, prezydent Republiki Francuskiej i z urzędu współksiąże Andory od 14 maja 2017 roku. Tak, to też jest monarcha, nie we Francji, ale właśnie w księstwie Andory, gdzie posiada tytuł współksięcia francuskiego. Czemu współksięcia? Bo jest jeszcze drugi współksiążę episkopalny, dokładnie który reprezentuje Kościół. Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii z dynastii Windsorów od 6 lutego 1952 roku, córka króla Jerzego VI i jego żony Elżbiety Bois Lyon. Oprócz godności królowej Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, jest również głową 15 innych państw, Antigui i Barbudy, Australii, Bahamów, Barbadosu, Belize, Grenady, Kanady, Jamajki, Nowej Zelandii, Papui Nowej Gwinei. Grenady, Tuwalu, Wysp Salomona i wielu innych. Liczba państw, w których panowała Elżbieta II, zmieniała się podczas jej panowania. Wszystkich państw, które uznawały ją za głowę państwa, było 33. W 1952 roku zdobyła tytuł Człowieka Roku magazynu. Time. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejną dyszkę. Wpadajcie również na kanał Światowa Historia, na którym regularnie poruszam tematy z różnych okresów historii. Ostatnio był bardzo długi odcinek na temat starożytnej Grecji, który myślę, że w miarę wyszedł. Ponadto zapraszam Was na chwilowo zawieszony inwigilator, który lada moment wróci. Cześć.